Drodze referuje pan Aleksander Przemysł. Projekt uchwały w sprawie wypłaty komunikacji miejskich dla osób płacących podatki w zakonie. Paragraf pierwszy. Projekt prezydenta miasta Krakowa o powołaniu specjalnego zespołu w celu przeanalizowania możliwości zwolnienia osób płacących podatki w zakonie, konieczności ponoszenia opłat z tytułu korzystania z komunikacji miejskich i względnie umożliwienia takiego korzystania z symboliczną, zryczałtowaną opłatą miesięczną. Paragraf drugi. Wreszcie o powołaniu do zespołu przedstawicieli dla dzielnicy pierwszej Stare Miasto. Paragraf trzeci. Ustanowienie dostępnej wolności wolności uchwały tego czwartu uchwały komunikacji. Uzasadnienie. Miastarki osób miasta oraz pierwsza administracyjnego, a także poziom komfortowościa mieszkańców Krakowa wymagają działań rewolucyjnych, niekonwencjonalnych, odważnych, działających dotychczasowe stereotypy. Tylko taki sposób działania może zagwarantować sytuację spowolnienia gospodarczego sukces. Dotychczasowe działania zmierzające do zwiększenia ilości rezydentów podatkowych miasta Krakowa spośród osób faktycznie przebywających na terenie miasta Krakowa, uczących się tu, a także pracujących, przyniosły prawdziwy jeden, ale daleko od oczekiwań i potrzeb przyrostu turystów głównych. Werbalna partnera najlepszą kampanią reklamową, bez systemu danych, zachęt i retrymienia. Potrzebny jest czytelny impuls, który może być na przykład prawo do korzystania z wypłatnej, względnie świadczonej za symboliczną, dostatecznie niską opłatą w komunikacji publicznej. Wstępne szacunki analizy pokazują, że projekt taki jest realny i ma szansę powodzenia. Szacuje się, że w Krakowie, w Krakowie, mieszka od 150 do 300 tysięcy osób, co przy założeniu, że statystyczny wpływ od każdego podatku może 1500 zł rocznie, daje mu bazę od 225 do 450 milionów złotych. Jeżeli założymy, że 500 tysięcy mieszkańców zdecydowałoby się na wykupienie abonamentu przejazdowego prezydenta z na przykład symbolicznej 10 zł miesięcznie, otrzymamy kolejną kwotę 60 milionów złotych. Rzetelnie przeprowadzony audyt szkodowy w ZIKI i uchwalony MPK przewidzą co najmniej 10% oszczędnościami, dającymi na przykład rozwiązaniu 40 milionów złotych oszczędności. Sumarycznie dysponowaliśmy kwotą powyżej 25 milionów, 150 milionów złotych, co mogłoby pokryć koszty całej komunikacji i ponad 40 milionów. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Proszę. Tak, się woli rozliczeń, bo jeśli podatnik przynosi 1500 zł rocznym dochodu, a wypłaty przejazdowe za 10 zł przy koszcie karty na wszystkie linie około 100 zł, no to jest to 90 zł, jak jest 1500 za 12 miesięcy, co dany objął. Teraz nie jest taki prosty, więc uzasadnienie, że kupi za 10 to na to 60 milionów. Każdego należy objąć ponad 1000-1080 za to, co kosztują bilety do TK, a jemu się daje tylko za 10, a 90 zł, no ktoś to musi dopłacić, czyli miasto. Więc ze zdrowy nie 1500, tylko